któregoś dnia to musiało ruszyć. No, był to 25 czerwiec właśnie 1976 roku. My przyszliśmy nastawieni pokojowo. Przyjechali tak podwójnej tyralierze, byli ustawieni. Ja zbaraniałem, mówię, jak? Przecież to jest deptak. A on powiedział, chcesz, to zrobimy z ciebie zaraz deptak. Obliczyłem, że przez te okno wyskoczę. Jednym krokiem wyskoczę na biurko i się po prostu nie dam tłuc tak jak tego obok. Upadło coś na ziemię i kręci się na jezdnię. Doszedłem tak blisko i tak patrzę. Za chwilę tak chmura dymu. Kazali nam pokazać ręce. Pokazaliśmy ręce, rzucaliśmy kamieniami, stwierdzili. Dostałem raz, drugi, trzeci, czwarty. Powtarzał, zabijcie mnie, zabijcie mnie. Zobaczyłem ludzi już skatowanych, zbitych. Tam oczywiście szeszka zdrowia. 10 policjantów po tej, po drugiej stronie. Człowiek był niczym, no. Leżałeś, kopał cię, bił cię pałą. Myśmy zadali kłam z całej tej propagandzie gierkowskiej. Trzeba być dumny ze swojej historii. To jest rzecz chyba, która pozostaje bez jakiejkolwiek dyskusji. Wyjęliśmy cegiełkę z tego systemu. Potrzebne no było, no pokazało władzy, światu pokazało, że, no, że w Polsce nie dzieje się w tym socjalizmie dobrze, że czas jest na zmiany.